Siemasze, matele widzu, witam cię w kolejnym odcinku na moim kanale i mam dzisiaj dla was coś specjalnego. Chyba tak często nie miałem jeszcze prośby o to, żeby nagrał konkretny odcinek. Słuchaj, dostałem miliard wiadomości, komentarzy i tak dalej, żeby nagrać ten konkretny odcinek. I rozumiem dlaczego, łączy wszystko to, co lubimy. Jest nasz kolega Sebastian Kowalczyk, a.k.a. Gary Pała z Maty Kolejno. Jest wspaniały, stary odcinek szkoły, moi drodzy, więc nie czekajmy już dłużej. Szkoła, odcinek 26 z Gary Pała. Zapraszam! Zaraz. Na jaką imprezę? Zaczynamy poza szkołą? Wow, ale mieli jaja wtedy. Te późniejsze odcinki szkoły to już tylko w szkole się dzieją i czasami na wielki event typu uprowadzenie Eli wychodzą poza. A tutaj zaczynamy odcinek poza szkołą, jak w jakichś trudnych sprawach? Dlaczego ja? Nastoletni Marek Hajduk chodzi do trzeciej klasy liceum. Chłopak ma dość nadopiekuńczej matki, która zmusza go do nauki. Kobieta coraz bardziej martwi się, że syn ma złe oceny i nie skończy szkoły. Często się o to kłócą. Marek ma zamiar spędzić popołudnie z kolegami. Jest wściekły, bo jego mama nalega, żeby przyłożył się do geografii. Nie no, po co geografia? Pani syn zostanie tiktokerem, tam nie trzeba kończyć szkoły. Tiktokerem można zostać bez podstawowej edukacji, po prostu wystarczy umieć tańczyć. Lub być śmiesznym. Zawsze można też zostać Filipem Zabielskim. Jestem rozwścieczony. A oceny coraz gorsze. Tak, telewizor teraz ważny. A szkoła to moja sprawa, już ci wcześniej nie wspominałem. Nie tylko twoja. Dopóki tu mieszkasz, masz mnie słuchać. Nigdzie nie idziesz. Och. Tak, jak dobrze znam ten argument. Póki tu mieszkasz, to jesteś pod moją pieczą. Co z tego, że masz 38 lat? Masz iść się uczyć, masz szlaban, dopóki nie poprawisz ocen. Szlaban? A co to, jakieś dziecko jestem? Zajmij się swoją córeczką, a nie mną. Zajmij się swoją córeczką, a nie mną? Ona jest tam, ona nie ma słuchawek, ona słyszy to wszystko, jak ten brat obrzydliwie ją szkaluje. No co za wygodny brat, zostaw hejkatulenka. Malunki sobie robisz, jakiś kryminalista. Tak wygląda kryminalista, to że sobie zrobiłem tatuaż, to jest moja sprawa. No, muszę przyznać, nie, Sebastian Kowalczyk nie wygląda jak kryminalista. A nie. Wygląda trochę jak ofiara kryminalisty potencjalna. Powiedziałam, dopóki tutaj mieszkasz. Tak? Dopóki tutaj mieszkam? Nie, już nie mieszkam. Właśnie się dzisiaj wyprowadzam, bo już mnie wkurza twoje gadanie. Niby gdzie? A ty się nie interesuj, czytaj sobie te swoje książeczki, a nie się mną będziesz interesować. Czyta książeczki. Chujonka, a ona czyta w ogóle jakąś gazetę. Chłopie, to ty nie rozumiesz, co to jest książka, co to jest gazeta? To jest o wiele gorzej niż myślałem. Tak? Dorosły jesteś? Skoro tak, to świetnie. Jak jesteś taki dorosły, to się wyprowadź. Zaczekam. Zobaczę, jak szybko ci się ta dorosłość znudzi. Tak? Taka mądra jesteś, tak? Czekać na mnie nie musisz. Nie dzwoń po kolegach i po innych ludziach, rozumiesz to? Nie interesuj się już moim życiem. I to tak po prostu się wyprowadzi, jak stał, tak wyjdzie, bez niczego. Bez pieniędzy, bez tych przedmiotów. Nie, nie wiem, może to on zapoczątkował tą sieć handlarzy, wiadomo czym, w szkole. Może to on jest tym headhunter, może on po prostu, może on zrobił piramidkę finansową i ma ten legendarny dochód pasywny. Trzeba powtórzyć tę imprezę, ja nie mogę. Marek postawił na swoim i poszedł na imprezę, zamiast się uczyć. To rozumiem, że ta impreza polega na tym, że idzie z ziomeczkiem przez ulicę. Ale w ogóle ile kadrów spoza szkoły, to jest święto! Ja mam wrażenie, że oni w tym odcinku wykorzystali cały swój pozaszkolny budżet. Głuchy jesteś, wyprowadziłem się z domu. No nie, no ale dlaczego? Stara mi ciągle napieprzała tylko o tej szkole i on się uczyć i tak dalej i dosyć już miałem, wyprowadziłem się. No ale jakbym słyszał swoich starych, to gdzie ty teraz będziesz mieszkał? No właśnie w tym jest problem, że nie mam gdzie spać. Mogę u ciebie przynajmniej... No dobry plan! No, wyprowadziłem się z domu, słuchaj, już spaliłem ten most, już pokłóciłem się z matką. To mogę chociaż u ciebie nocować, przyjacielu, drogi kolego. No pamiętasz, jak dałem ci wodę mineralną 3 lata temu w pierwszej klasie? No to wiesz, odwdzięcz mi się teraz, nocując mnie przez jakieś 5 lat. No jest najazd rodzinny, nie rady dzisiaj. No weź przestań, przynajmniej się przekimam na podłodze, no jedną noc, stary. Stary, na podłodze teraz ja śpię, u mnie w łóżku ma 10-letni kuzyn, także wiesz, no nie ma szans. No niestety, słuchaj, podłoga w moim mieszkaniu jest bardzo mała. Musielibyśmy się bardzo przytulić, ale nie zrobimy tego, nie. My jesteśmy kryminalistami. Rano 18-latek przychodzi do szkoły przed pierwszą lekcją. Całą noc jeździł nocnymi autobusami i kiedy na moment udało mu się zdrzemnąć, ktoś ukradł mu 50 zł. Jedyne pieniądze, jakie miał. Co za ofiara. Warto było uciec z tego domu, co? Ja tak się zawsze obgrażałem, jak miałem, nie wiem, jakieś 10 lat, może mniej nawet, że ja ucieknę z domu, ja się wyprowadzę. Ale już nawet wtedy ten mój 10-letni mózg był w stanie ogarnąć, że nie przeżyłbym sam. Jak byłem dorosły, też chciałem się wyprowadzić. Rzeczywiście też kończyłem te 17-18 lat i pomyślałem, nie no, trzeba się wyprowadzić. Ale potem pomyślałem... W sumie, kurwa, za co mam żyć? Ja niestety nie mam pieniędzy. No i w końcu się wyprowadziłem dopiero na studia. Przed szkołą spotyka swoją siostrę. Czekam na lekcję, dochodzi 8. Masz coś do żarcia, bo nie wziąłem w ogóle nic z domu. Mam jasko.
Masz w ogóle jeszcze jakiś hajs, bo zapomniałem wziąć z domu. Słuchaj, zapomniałem wziąć z domu tego, z którego się wyprowadziłem. No jak pewnie zauważyłaś, nie nocowałem w domu. W moim nowym domu, który totalnie istnieje, mam kopalnię pieniędzy. Zatrudniam tam dzieci do pracy. Zadzwonisz do mamy, całą noc się martwiła. Nigdzie nie będę dzwonić, bo zapomniałem telefonu. Zresztą matka sama mi wyrzuciła z chałupy. Powiedziała, że mam się wynieść, więc no tak też właśnie zrobiłem. Dobra, to ja do niej zadzwonię i powiem, że się znalazłeś. No ty chyba oszalałaś w ogóle. Powiedziałem ci, że ej, masz nigdzie nie dzwonić. Oddaj to! Zresztą się nie interesuj. Wyprowadziłem się z domu, Marek! A nie uciekłem. Zajmij się szkołą i lepiej się już dziewczynko, a nie się mną interesujesz. A w końcu wyprowadził się z domu, czy matka go wyrzuciła? On się miota w zeznaniach. No bo jeśli przedstawia to w taki sposób, że matka go wyrzuciła, to matka jest ta zła. Ale on też chciałby mieć tą moc, żeby powiedzieć: ja wyprowadziłem się, świadoma decyzja. Tak naprawdę to w sumie wyprowadziłeś się po to, żeby, nie wiem, matce zrobić na złość, więc enjoy. Paulina Markiewicz jest uczennicą klasy 3 B gimnazjum. Dziewczyna ma kompleksy ze względu na swoją nadwagę i duży biust. Od dawna jest szykanowana w klasie i najchętniej trzyma się na uboczu, żeby nie prowokować złośliwych koleżanek. Języka w gębie zapomniałaś? Odpuść sobie, Matyldo, okej? Okay? Najpierw powiedz, jaki masz rozmiar Stanika. What the hell? Okej, okay, w moim liceum i gimnazjum byli ludzie o wszystkich możliwych rozmiarach. Byli ludzie trochę więksi, trochę mniejsi, wyżsi, niżsi, whatever. Nie kojarzę, żeby kiedykolwiek ktokolwiek wyśmiewał kogoś ze względu na rozmiar biustu. What the hell? Krótki wywiad do szkolnego radia. Wszyscy są ciekawi. Czy to rozmiar 156G? Przepuśćcie mnie. Paulina Markiewicz nie potwierdziła, ale nie zaprzeczyła, że ma obwód pod biustem 156 cm, a miseczkę G. Mówię, to jest taki gang tych takich fajnych lasek, co nie? Jest ta dominująca laska i tej przyjaciółeczki, które mogą tylko robić. No bo się boją, że jeśli jakkolwiek podkopią jej autorytet, nie zgodzą się z nią czy coś, to one będą kolejne. A tak naprawdę to, jak wszyscy wiemy, one wyśmiewają się z niej, bo po prostu zazdroszczą. Przez 3 lata zdążyłam się już przyzwyczaić, że większość osób w tej szkole robi sobie ze mnie jaja. Najgorsza jest Matylda i jej banda. To nie jest miłe, co robią, ale udaje, że mi to zwisa. Wtedy mniej się czepiają. Paulinie jest przykro. Nie radzi sobie ze złośliwościami dziewczyn z klasy. I czy uwielbiam to, jak są ubrane. Jest zielona, jest czerwona i jest żółta. Powerpuff Girls, atomówki do boju. Czyli rozumiem, że ta typiara, którą szykanują, to po prostu moje jojo. A może wybrałabyś się z nami w górę w przyszły weekend? No nie, nie, dzięki. Raczej nie. Szkoda. Potrzebne nam 2 namioty. Gdybyś je założyła zamiast Stanika, nie musiałbyśmy ich dźwigać. Kto by cię na tę górę wciągnął? Zrobiłabyś nam taty. To jest takie głupie. Marnują swój czas, stoją w tym swoim kółeczku wzajemnego tam walenia konia sobie. Jedna mówi jakiś chamski tekst, pozostałe są jak po co wy to robicie? To nie ma żadnego efektu. Paulina nawet nie reaguje w jakikolwiek sposób. Bycie bulim jest trochę równorzędne z byciem idiotą. Co tam? Zapytaj się swojej dziewczyny. Wszystko z nią okej? Okay? A skąd ja mam wiedzieć? Może zapomniałaś z domu 7 śniadania. Do obiadu nam tu padnie. Boże, przecież tylko się wygłupiamy. A ta już ryczy. Tym bardziej chce mi się z niej nabijać. Sama jest sobie winna, że wszyscy w szkole się jej czepiają. To się dzieje od 3 lat. Paulina powiedziała, że to się dzieje od 3 lat. Przez 3 lata nie znudziło ci się powtarzanie tych samych tekstów skierowanych w jej stronę? Chryste panie, ta typiara nadaje się do śmieci. Ale widać było, że ten chłopak ma jakiś z tym problem. Mam nadzieję, że plot twist będzie taki, że będzie z tą Pauliną na przykład. Dawid, to poważna sprawa. Marek nie wrócił na noc. Byłeś wczoraj z nim na imprezie? Gdzie ona się odbyła? Na jakiej imprezie? Nie byłem na żadnej imprezie. Na pewno nie byłeś? Nie, no serio nie. No bo wie pani, w naszym slangu impreza to po prostu powolne chodzenie wspólne ciemną ulicą i głębokie rozmowy. Czasami szukamy emocji poprzez na przykład szukanie tarabatów, ale tym razem nudno było jak flaki z oleju, nawet nikt nam nie ukradł telefonów. Oh wait, Marek actually stracił 50 zł, więc w sumie jest zabawa. Poczekaj, a gdzie macie pierwszą lekcję? Nie wiem, nie pamiętam, mam nowy plan. Nie stupię kumpla przed jego matką. Marek sobie na pewno dobrze poradził. Kimał gdzieś jakiegoś kumpla. Bez przesady, że jedną noc go w domu nie było. W końcu mamy po 18 lat. Oj stary, ten twój kolega. Nie dość, że jeździł po prostu jak stulej nocnymi autobusami przez 5 godzin, to jeszcze stracił 50 zł, bo jak zasnął, to go okradli. Myślę, że twój tutaj kolega, który jest taki zaradny i wyprowadził się z domu w wieku 18 lat, tak naprawdę jest troszeczkę ofermą. 18-letni Marek Hajduk myje się przed lekcjami w szkolnej toalecie. Ciągle jest przekonany, że dobrze zrobił, wyprowadzając się z domu.
Zastanawia się tylko, skąd wziąć pieniądze na jedzenie i gdzie spędzić kolejną noc. Nie wie, że jego mama jest w szkole i chce się z nim spotkać. Ej, a to w sumie ta matka, jak tak przyszła go szukać w tej szkole, to nie powinna zacząć od tego, żeby zadzwonić do swojej córki i powiedzieć: ej, Mona, widziałaś, może Marka jest w szkole? No bo w sumie ta córka nie miałaby tych krępacji, no po prostu go wsypała i nie ma problemu. Ty masz może z dychy pożyczyć, bo głodny jestem. Ty, no, mam dychę. Dobre i co? Ty jesteś walony czymś tutaj, poza tym cię fajkami wczoraj. Nie no, co ty, jeździłem tymi nocnymi. Powiedział to tak, jakby ten jego kolega wiedział o tym. Nie wiesz, jeździłem tymi nocnymi, ale byś ten kolega myśli, że to sobie tak wspaniale poradziłeś, że nocowałeś gdzieś u kogoś jakiegoś kolegi. Może koleżanki? Ta, weź mi pokaż tą dziarkę, co zrobiłeś ostatnio. Tylko wiesz, ona jeszcze nie jest dokończona, nie? Ale dosyć spoko wygląda. Nie, matka by zabiła, jakbym coś takiego zrobił. Wyluzuj, chłopie. Jakby cię zabiła? Jestem dorosły, robię co chcę. Jak chcesz, to ci mogę polecić jakieś studio. Podoba mi się to, że przez całą tą scenę Sebastian Kowalczyk, a.k.a. Marek, patrzy jakoś tak dziwnie w dół, nie wiem, jakby celowo chciał, żeby ta fryzura mu tak opadała. Stoi jakiś zgarbiony, nie patrzy się rozmówcy w oczy i wygląda w ogóle jak jakiś przestraszony gremlin. To bardzo świadczy o jego dorosłości i pewności siebie. Moja matka znowu robi jakieś cyrki. Jakbym był gówniarzem. Jeszcze tego brakowało. Powiedziałem jej, że się wyprowadzą z domu, więc powinna to już szanować. Przychodzi i robi siary przed kumplami. Potem się znowu będą jeszcze śmiać, że jestem jakimś małym dzieckiem. No, myślę, że bardziej by się śmiali, jeśli by wyszło, że uciekłeś z domu, jeździsz nocnymi autobusami w kółko i jeszcze cię tam okradają. Nie jest siarą mieszkać z rodzicami, jak się ma 18 lat i kończy liceum. To nie jest siara, to jest normalne. Siarą jest to, co ty odp***dalasz. Marek, ty jesteś w szkole? Gdzie byłeś całą noc? Byłem, gdzie byłem. Co ciebie to interesuje? Jak ty się do mnie odzywasz? Marek, no daj spokój, tak się o ciebie martwiłam. Jak ty wyglądasz? Cały mokry. Wiesz, mamo, myłem się w zlewie. Tak robią dorośli ludzie. Myją się w zlewie, bo nie mają czasu iść pod prysznic. To, że cuchnę papierosami, to dlatego, że jestem taki dorosły i palę Marlboro Goldy. Masz dzisiaj wrócić na noc do domu. Nigdzie nie wrócę, jestem dorosły, rozumiesz to? Dorosły człowiek się tak nie zachowuje. Skończ mi robić siary w szkole, okej? Po lekcjach wracasz prosto do domu, powiedziałam! Ale ona nie robi ci siary, ty sam to zorkiestrowałeś. Uciekłeś z domu, robisz jakieś dziwne akcje, udajesz takiego wielkiego dorosłego, ale jesteś tak naprawdę ofermą. No i twoja matka słusznie przychodzi i jest like, co się z tobą dzieje? W ogóle, to, że on nie wziął telefonu z domu, wychodząc z niego na imprezę? Nie, brak prawdziwości świata, żaden nastolatek nie wyszedłby z domu bez telefonu. Nigdzie nie wrócę, nie jestem twoim niewolnikiem. Ale jesteś moim synem! Gdzie byłeś dzisiaj w nocy? Nie interesuj się, to jest moja sprawa, jestem dorosły, wyniosłem się z domu. Musisz to zapamiętać, że nie masz mnie po co szukać. Nie interesuj się mną. Wiesz, mamo, po prostu wszystkie rzeczy, które zostawiłem w domu, to niech tam zostaną na wszelki wypadek, wiesz, bo ja ogólnie wziąłem ze sobą nic, nie przemyślałem tej wyprowadzki, ale ja zatrudnię ekipę od tego. Wezmę mojego Xboxa jeszcze, ale jeszcze musisz poczekać, bo jeszcze załatwiam te sprawy, mamo. Nie no, czemu ten idiota wyszedł bez niczego? Jakby nawet w kontekście tego, że chciał tak bardzo uciec z domu, dlaczego akurat tamtego dnia nie było jakiejś nawet wielkiej kłótni o nic? On po prostu wyszedł, bez telefonu, bez żadnych swoich rzeczy. Wstaję, wychodzę. To świetnie. Radź sobie sam. Twój telefon może ci się przydać, na przykład jak będziesz szukał pracy, bo rozumiem, że masz zamiar. W końcu musisz się z czegoś utrzymać. Powodzenia. I bardzo dobrze. Udowodnij jej, że nie jestem dzieckiem. Aż się zdziwi. Pójdę zapracować gdzieś na stację benzynową. Albo w jakimś fast foodzie. Opłacę sobie mieszkanie, będę żyć jak będę chciał. Kolego, jeśli chcesz pracować w jakimś fast foodzie na przykład, to najpierw musisz zrobić kupę do słoiczka i musisz to zanieść do sanepidu. Wiesz, dorośli ludzie tak robią. A nie wiem, czy twoje ego ci na to pozwoli. Istnieje możliwość, że jak o tym usłyszysz, to stwierdzisz, że jednak zostaniesz bezdomny. To jest jednak książka dla ciebie. W licealnej trzeciej D rozpoczyna się lekcja geografii. Marek wie, że będzie odpytywany, ale chociaż nic nie umie, to nie przejmuje się tym. Nauczycielka zauważa, że... No, pełna essa, ziomeczku, no co z tego, że lekcja się dzieje, ja tutaj kanapkę sobie opierdolę, prawda, full kapik, bim, leży na biureczku. A w ogóle po cholerę on przyszedł na tą lekcję, bo troszeczkę nie rozumiem. Jeśli on i tak planuje rzucić szkołę, nie pisać matury i bla bla bla, no to po co on tu jest? Skończył 18 lat, czy tam 19? Już nie ma prawnego obowiązku być w szkole dalej. Hajduk, a co ty robisz? Jesz na lekcji? Nie, pani profesor. Czyli rozumiem, jego tutaj zagrywką jest: o Jezu, jestem takim biednym emo chłopcem, proszę mnie zostawić. Śmieszy mnie to, że ma jeszcze tą taką typową emo fryzurkę i gra takiego emo chłopaczka, którym teoretycznie niby nie jest, no bo jest taki ponoć pewny siebie. Nie rozumiem jego postaci, mam wrażenie, że jego postać była napisana na kolanie przez kogoś, kto o nastolatkach słyszał ostatnio w 92 roku gdzieś w radiu. A co ty jesteś taki mokry? Masz mokrą bluzę, mokre włosy, co się stało? Nic, po prostu... Jak szedłem do szkoły, jakaś pani miała balkon i oblała mnie wodą.
jak szedłem do szkoły, to jakaś pani akurat jarała szlugi na balkonie, no i tak skiepowała, że poleciało na mnie, dlatego teraz suchnę szlugami. No i jakiś bezdomny w sumie też szedł i się o mnie otarł i dlatego teraz bardzo śmierdzę, proszę pani. Też on zawsze jak z kimś rozmawia, to ma tą taką potulną pozę takiego chłopaka do bicia. Jak on chce komuś wmówić, że jest dorosłym, odpowiedzialnym człowiekiem? To, że sobie zrobisz dziarę, to nie znaczy, że jesteś jakkolwiek dorosły. A te papierochy, co od ciebie czuję, to skąd? To znaczy, siedzieli jacyś żule tam na przystanku. On naprawdę to powiedział! No wie pani, no bo żule palili, ja tak stałem obok, żeby nasiąknąć tym, wie pani, second hand smoke, bo nie stać mnie na te moje malborasy. Ja pamiętam, że w mojej szkole była taka sytuacja, że kolega bardzo, bardzo śmierdział papierosami i kiedy nauczycielka zapytała go o to, to powiedział, że rodzice w domu palą. To, że z ust najbardziej mu waliło tym papierosami, nie zmieniało tutaj sytuacji, nie wiem, może wyszedł z założenia, że matka pali papierosa, a potem go całuje w usta, nie chcę o tym myśleć. Popatrz, hajduk, wygląda na to, że ty miałeś dzisiaj straszny poranek. No, tak jakoś. No. I zawsze masz takie opecha? Nie, dzisiaj tak wyjątkowo. Mhm. A powiedz mi, ta bluza jest taka mokra, że musisz pojechać do domu i się przebrać? Nie, ona ten, zaraz się wysuszy. Kto rozmawia w ten sposób z człowiekiem? Dlaczego? Dlaczego kazali mu to zagrać w ten sposób? Hajduk, to nie ma sensu, po prostu wyjdź. Nic się tam nie trzyma. No to świetnie. To idziesz do tablicy i poprawisz jedynkę z ostatniej klasówki. Powiedz mi, klasyfikacja wód podziemnych. Może pani powtórzyć? Klasyfikacja, niewyraźnie mówię, klasyfikacja wód podziemnych. Zaskórsk. Styczeń. Zaskórniak. No debil, no, co tu dużo mówić. Kolega bardzo stara się mu pomóc. Mi się wydaje, że ten kolega naprawdę zależy temu koledze na nim. On chce, żeby ten człowiek był prawdziwym człowiekiem. Ale hajduk, Marek hajduk tak bardzo się opiera przed tym. On chce być tą ofiarą, on chce być tym nieudacznikiem. Nie wiem, przed kim chce pokazać, że nim nie jest, bo wszyscy to widzą teraz jak na dłoni, including ten jego przyjaciel. A nie wiem, no może jakaś suczka się na to nabierze, tak? Coś takiego, co ty powiesz? To co, uczyłeś się czy nie? No dzisiaj. No? Trochę lipnie, nie bardzo. Siadaj, jedynka. No idź już. A za skórniaki to zacznij już teraz zbierać. Bo jak nie zdasz matury, to ja nie wiem, co ty będziesz w życiu robił. Proszę pani, to się mówi, że jak nie zdasz matury, to będziesz rowy kopał. No bo przecież to jest taka uwłaczająca praca. Praca fizyczna? Tfu! Zawsze ten pogląd pod tytułem, no jeśli nie zdasz matury, to nie będziesz się nadawał do żadnej pracy. It's so fake. Wiecie, ilu youtuberów nie ma matury? Co wy robicie? My nic. Dobrze, można? A tam jest Dudziak i to jest WF dziewczyn, a to jest jeszcze Dudziak zanim przyszedł tą refleksję, że nie warto być seksistą. Czyli on powinien iść tam pomiędzy tym, jak mówi, dobrze, dawaj Patty, wrzucać coś typu grasz jak baba! Max, po prostu jak baba! proszę pana, Paula ma okres! Stop, co jest grane? To Matylda! Co jest grane? Dobra, dziewczyny, Paula, idź się przebierz do szafy. Dobrze? Co jest grane? Gramy! One oblały mnie farbą. Wszyscy będą myśleli, że dostałam okres. Nie! Ja właśnie pomyślałem o tym, że Dudziak sam zauważył, że to jest bardzo durne. On od razu zobaczył, a to jest farba. Nikt chyba nie pomyśli, że czerwona farba to krew. What the hell? To potwierdza moją tezę o tym, że ludzie w szkole nie są prawdziwi. No bo rozumiem, że te gnębiące ją koleżanki są skrajnymi idiotkami. Natomiast nie, nikt nie pomyśli, że masz okresy. Czerwona farba. Po prostu oblej się białą i powiedz, że jesteś patriotką. Ekstra, i akurat wy musiałyście trafić pierwsze. Co ty taka nie w sosie? Okres masz? To było bardzo zabawne. Myślę, że ona teraz powinna im się odciąć, także mam. Mój układ rozrodczy działa prawidłowo. A wy co tam? Opóźnione dojrzewanie, co? Pójdę z tym do dyrektora, pokażę, że to była farba i powiem, że to ty zrobiłaś. Nawet nie próbuj, dobrze ci lacę. Bo co, myślisz, że się ciebie boję? Ty Matylda, patrz! Co to jest? Nie twoja sprawa. Nie oddaj mi to. A tak w ogóle wszystko z tą okej? Okay? Muszę ją w tym zobaczyć, pewnie wygląda jak wielki bąk. Zakładaj! Chyba śnisz. Nie, ale chwila, dlaczego ona ma strój klauna? Legit, skąd tam się wziął strój klauna? To nie będzie wytłumaczone w żaden sposób. Losowe rzeczy, które pakuje do szkoły. No, drugie śniadanie, książka z matematyki. Strój klauna! Paula, lepiej to zakładaj, bo jak nie, to cię rozbiorę i zdjęcie twoich cycków będzie na pierwszym miejscu w necie. Jak ty ją chcesz... Co? Przecież ona właśnie powiedziała, że się was nie boi. W sumie, Paulina, pokaż, że się ich nie boisz. One nic ci nie mogą zrobić. Nie zapomnij o tym.
Macie telefon, zrobimy mam zdjęcie. Skąd tam się wziął strój klauna? No bo jeśli ona miała ten strój klauna z jakiegoś powodu, no to dlaczego? Jest klaunem po godzinach? I wstydzi się tego? A to po co przyniosła to do szkoły? A jeśli one przyniosły ten strój klauna, to jest naprawdę bardzo dużo poświęcenia, żeby ją poniżyć. Musiały kupić ten strój za, nie, prawdopodobnie 100, 200 zł, 300, nie wiem ile to kosztuje. Przynieść to do szkoły, chować to przed swoimi współklasowiczami, żeby nikt nie zapytał, ej, płacę na ci ten strój klauna? I teraz wpakować ją w tą sytuację. Jezus Maria, to jest bardzo dużo efortu po to, żeby kogoś poniżyć. Po co jej ten strój klauna? Czy ona naprawdę jest nienormalna? No bo kto nosi coś takiego? Mało jej, że i tak wszyscy się z nim nabijają. Czy szkoła mi wytłumaczy, skąd się wziął ten strój klauna? Jeśli szkoła mi tego nie wytłumaczy, to zacznę jeździć pod siedzibę TVN-u i pisać petycję do, nie wiem, scenarzysty szkoły. Chciałem ci tylko poinformować, że od 118 dni piszę ci codziennie eseje. Nikt w klasie nie wie, że nastolatka po lekcjach pomaga chorym dzieciom w hospicjum. Dlatego ma dziś ze sobą kostium. A, pomaga chorym dzieciom w hospicjum. Rozumiem, szkoło. Po prostu chcesz, żebym jeszcze bardziej sympatyzował z tą bohaterką, która jest siemiężona. Więc, no, pomaga tym chorym dzieciom w hospicjum w stroju klauna. Rozumiem też, że dokarmia bezdomne pieski. I jeszcze ponadto jest wolontariuszem w kostnicy, ponieważ brakuje tam rąk do pracy. Nie. Ja już z nią sympatyzuję. Nie musicie dokładać tego, że jest w hospicjum jeszcze klaunem. To był pewnie twój ulubiony strój na imprezę w klubie, co? Chciałeś mi wyjść na miasto? Nie wiem, czy popieram, ale część mnie chce powiedzieć, że popieram. Ale wiesz, że gdybyś teraz powiedziała im, że no, actually pomagam dzieciom chorym na raka w hospicjum, to bardzo zamknęłabyś im rieję. Ja wiem, to są tępe dzidy. Ja wiem, one by to pewnie wyśmiały, ale no, to był mocny tekst. Myślę, że przynajmniej jedna z nich w tym swoim groszkowym mózgu pomyślałaby, to w sumie fajną rzecz robi, a my jesteśmy te złe. Pożałujesz tego! Przygięłaś, Paula. Nie podaruję jej tego. Pożałujesz, że ze mną zadarła. Tłusta klaunica. O mało nie rozwaliła mi nosa. Taką wariatkę powinno się zamknąć. Nie, to ty jesteś wariatką. Od 3 lat ty i twoja świta prześladujecie ją. I jeszcze prześladujecie ją w taki sposób, że już widać, że wszystkim to się znudziło. Nikt nie śmieje się z wami. To wy jesteście tymi klaunami. Powiedziałbym, że to ty tutaj może powinnaś zostać oddalona z tej szkoły. Mama się martwi o ciebie. Jak nie chcesz wracać do domu, to chociaż oddaj mi telefon. Masz ten telefon, nic mi nie histeryzuj tutaj. No ale co mam jej powiedzieć, że byłeś w szkole? Nic jej nie będziesz mówić, bo na przed chwilą tutaj była, wstydu mi narobiła. Ale ty jesteś kretyn, jakbyś wiedział, jak ona w nocy płacze przez ciebie, to na pewno byś tak nie mówił. Ja kretyn, a przez nią dostałem kolejną pałę, jakbyś chciała wiedzieć. No tak, to przez matkę dostałeś tą jedynkę. Matka kazała ci się uczyć, ty nie poszedłeś się uczyć, dostałeś jedynkę, wina matki. And that's a fact. Tak, Marek, spokojnie, to świat jest zły, to nie ty popełniasz błędy, to świat jest zły, to Matrix jest zły. Weź sobie wyszukaj Andrew Tate, na pewno ci to pomoże. Wielki uciekinier, a nawet nie ma kasy na jedzenie i ciuchów na zmianę. Jaki uciekinier? Co ty w ogóle do mnie mówisz? Wyprowadziłeś się z domu, nie uciekłem. Tak, wyprowadziłeś się do kolegów albo na ulicę. Wiesz co, powiem to mamie. Powiedz i powiedz jeszcze, że szkołę mam w dupie, że się nie będę uczyć. Zarobię hajs i wyprowadzę się z tego kraju. Rozumiem, teraz Marek wpisze szybko, pieniądze dużo i trafi na jakiś skam i wyjdzie jeszcze gorzej na tym wszystkim. Nie jest to zbyt bystry człowiek, tak? Marek? Możemy porozmawiać? Dzień dobry. Dzień dobry. Chodźmy do pokoju nauczycielskiego. Co to znaczy? No chodź. Wychowawczyni klasy Marka, Maria Borkowska, jest zaniepokojona zachowaniem ucznia. Licealista nie zamierza ukrywać przed nauczycielką, że wyprowadził się z domu, a szkoła nie jest mu do niczego potrzebna. To po co tu jest? Marek, wyjdź! Nikt cię nie zatrzyma! Tutaj nie ma jakichś 30 ochroniarzy, którzy się za tobą rzucą w pogoń, jeśli stąd wyjdziesz. Już pokazaliście w tym odcinku, że można wyjść poza plan szkoły. Już można wyjść poza ten Matrix. Marek, do it! Gdyby Hajduk przyłożył się do nauki, miałby spore szanse, żeby skończyć szkołę z całkiem niezłym wynikiem. A tak nie wiem, co będzie robił. Współczuję jego matce, jemu zresztą też. Mam nadzieję, że się opamięta, bo kiedyś naprawdę będzie tego żałował. Z całkiem niezłym wynikiem, w sensie na przykład z dwóją, bo z tego, co tutaj mówią, no to on w ogóle się nie uczy. On ma jedynkę za jedynką. Nie wiem, może miał jakąś przeszłość, że był bardzo mądrym człowiekiem, a potem zniszczyła go grzywka. Oksana z Klaudią poszły wydrukować. Matylda, wrzuć na luz, okej? Okay? Przecież ona wszystko słyszy. Nie broniłbyś jej tak, jakbyś wiedział, że walnęła mnie w twarz, a konkretnie w nos. Paulina, proszę cię, nawet śladu nie masz. Całe szczęście, że nie mam śladu. To jest wariatka, mówię ci. Wspaniała z nich para, na pewno bardzo się kochają. To totalnie nie jest tak, że mają absolutnie różne poglądy na świat, różne podejście do wszystkiego i w sumie dlaczego oni są razem? Dlaczego fabuła zakłada, że oni są razem? W ogóle ta dziewczyna, która gra prześladowczynię, jest jedna z najgorszych aktorek w historii szkoły, a to tu wiele mówi. A skąd ty w ogóle masz te zdjęcia? Kazałaś jej się w to ubrać? Sama nam się pokazała w szatni.
a potem się na mnie rzuciła. Sama nam się pokazała w szatni, po prostu weszłyśmy tam. Była tam ona w stroju klauna i okazało się, że jest morderczym klaunem. I rzuciła się na mnie, ledwo uszłam z życiem. Nie wierzysz mi? Zagraj w Dead by Daylight. To jeszcze nie koniec. Dopiero się rozkręcam. Ta wylatka pożałuje, że mnie uderzyła. Cała szkoła zobaczy to zdjęcie. Ale w sumie czemu to zdjęcie jest takim big dealem? No to można było nawet ironicznie wrzucić, tak? Ja bym w sumie wrzucił zdjęcie w stroju klauna na Instagrama, gdybym taką wyposiadał. Ej, myślicie, że to działa? Działa, przecież czasem są komunikaty. Powiemy coś? Halo, halo! Porąbało cię! Jeszcze nie skończyłam drukować! Zaraz to jeszcze przyleci! Tak, baw się radiowęzłem, na pewno ci to pomoże. Na pewno to nie jest tak, że zabawa radiowęzłem doprowadzi do tego, że dostaniesz uwagę lub gorzej. Szkaluj tamtą koleżankę, szkaluj ją na wszelkie sposoby, które uwalą ciebie. Nie mam z tym problemu. Uwaga, uwaga! Przyjechał cyrk i przywieźli nam klauna! Dobra, idziemy! Ci ludzie w tej szkole to NPC. Nie wiemy, co tam robicie. Grzebiecie coś przy komputerze, ale... Wariatki! Wyluzuj, najważniejsze, że mamy to zdjęcie. Mogę prosić o autograf? Nic z tego. Czego ty ode mnie chcesz? Cześć, jestem Paulinka, ale jestem fajny klaunik. No i on już to ubrał, ironicznie, i to już jest śmieszne. Tak durne. W tym momencie powinny zrobić ją zdjęcie i powiedzieć: ha, patrzcie, ten bałwan przebrał się za klauna. Licealista Marek Hajduk ma teraz lekcję matematyki. Nie może się skupić, bo wciąż zastanawia się, gdzie spędzi następną noc. Liczy, że któryś z kolegów będzie mógł go przenocować. Radzę towarzystwu się skupić. To jest jego wielki plan, naprawdę, on po prostu będzie teraz każdego kolegę męczył. Ale słuchaj, Marek Hajduk, jest pewna sprawa, której nie rozumiesz. Wszyscy twoi koledzy mieszkają nadal z rodzicami, więc nie mogą podjąć decyzji o przenocowaniu ciebie, bo nie do nich ona należy. Gdybyście wszyscy się wyprowadzili, moglibyście chociaż, nie wiem, zamieszkać razem pod mostem, śmiesznie by było. Pogódź mi przekimać. Nie, ale u mnie jest impreza dzisiaj. Chcesz to wbijać, ale 12 rodzice wracają z imieniu. Bo nie mam gdzie się przespać, stary. Marek? Proszę, skoro tak wyrywasz się do odpowiedzi. No może panią profesor zapytać, czy się przenocuje. Naprawdę to jest jedyna dorosła osoba, która jest w tym pomieszczeniu. W sensie dorosła, taka już prawdziwy człowiek, która mogłaby faktycznie podjąć decyzję, żeby cię przenocować. W trudnych sprawach z Sebastianem Kowalczykiem, które możecie zobaczyć u mnie na kanale, dokładnie tak to się zadziało, że zamieszkał ze swoją nauczycielką. Miał z nią romans. Masz to doświadczenie. Idź w to. Proszę obliczyć wszystkie wartości parametru M, dla których równanie ma dwa pierwiastki rzeczywiste. X1 i X2. Chłop tam stoi odrealniony, nie wie co się dzieje, nie rozumie w jakim języku ona do niego mówi. Ostatnio na matematyce był w pierwszej klasie podstawówki i ledwo nauczył się dodawać. Ale to jest zadanie dla tych rozszerzono matematyczno-fizycznych. Tym bardziej, że to też chyba zadanie na maturę, więc jak ja to mam rozwiązać? Matematyka to matematyka, a rozszerzyć to ty sobie możesz horyzonty co najwyżej. Myślałem, że powiesz, że rozszerzyć to sobie możesz parasol w dupie. To by był lepszy tekst. Nie, ja tego nie rozwiążę, więc może mi pani jedynkę wpisać od razu. Z Gary Pała, z maty kolejno. Uuu, powiedział tę rzecz! Powiedział z Gary Pała! To jest ten legendarny tekst. To jest ten legendarny tekst, który sprawił, że wszyscy pisaliście do mnie: do it! Jest ta szkoła z Sebastianem Kowalczykiem. Cóż no, z Gary Pała, z maty kolejno. Kurczę, no wszystko się chrzani. Chciałem przynajmniej skończyć to liceum na miernych ocenach. A jak tak dalej pójdzie, to osadzą mnie w trzeciej klasie. Jeszcze w dodatku nie mam gdzie spać. Wszystko się chrzani. Ale Marek, wiesz, ty zakładałeś, że ty nie potrzebujesz tej szkoły, nie potrzebujesz tej matury, nie potrzebujesz kończyć tego liceum, więc o co ci chodzi? Po prostu wyjdź. Po raz kolejny, nikt cię tam nie trzyma. Nie jesteś tam na żadnych nitkach, sznurkach ani nic. To po prostu wyjdź. Wyjdź i nigdy nie wracaj. Mama 18-latka przyszła do szkoły, by jeszcze raz spróbować nakłonić syna do powrotu do domu. Postanowiła porozmawiać z jego wychowawczynią. Kobieta liczy na pomoc nauczycielki, bo sama czuje się bezsilna. Rozmawiałam z nim jakiś czas temu, ale wie pani co? Powiedział mi... Dzień dobry. Dzień dobry. Że wyprowadził się z domu, że nie zamierza się uczyć, trochę mnie to zaniepokoiło. Ja mu dam nie uczyć się. To jest ważniejsze, tak? Że nie będzie się uczył. Nie to, że wyprowadził się z domu i nie wiadomo, co się z nim dzieje w nocy. No, okej, fair enough. Są to jakieś priorytety. Pokłóciliśmy się wczoraj. Aha. Marek uważa, że jestem nadopiekuńcza, że za bardzo go pilnuję. Mhm. Ale ja muszę go pilnować. Wychowuję go sama, a jemu tylko imprezy w głowie. Mhm. Powiedziałam znowu za dużo, zamiast się pogodzić. Mhm. Borkowska tam stoi, jest tak, nieinteresujące. Pozwól mi już wrócić do pokoju nauczycielskiego, herbata mi stygnie, nie interesuje mi ten twój hajduk. Nie wiem, co ma się jutro ubrać.
nie wiem, czy ma jakieś pieniądze. Spokojnie, na pewno śpił któregoś z kolegów. Oj tak, no nie wiem, czy pani już wtedy była dyrektorką, pani Borkowska, ale no nie jest to... Na pewno śpił jakiegoś z kolegów. Skąd takie założenie? Z tego, co wiecie, to równie dobrze on może spać, nie wiem, w jakiejś melinie lub jeździć całą noc autobusami, jak prawdziwy dorosły człowiek. Może u Dawida Stycznia to jego najlepszy przyjaciel? Może, mam telefon do jego rodziców. Wystarczy, że zadzwonimy i zapytamy. Mam telefony do wszystkich uczniów z mojej klasy. Chodźmy do pokoju nauczycielskiego, postaram się pani jakoś pomóc, dobrze? Ja kiedyś zrobiłem taki trik w liceum, że jak trzeba było wpisać kontakt do rodzica, numer do rodzica, to wpisałem swój własny. Ja po prostu nigdy nie odbierałem telefonów ze szkoły. Jakimś cudem działało? Skończyłem te liceum, także pani Borkowska, może się pani gorąco zdziwić, jak zacznie pani dzwonić do rodziców. Co ty robisz? Wiesz, ogrywą na tablicy. Może ktoś ją wynajmie na imprezę urodzinową. Pomogłabyś jej, zrobiłoby pieniądze, a ty dalej byłabyś tu, gdzie jesteś, czyli w dupie. Daj już z tym spokój, okej? Ej, weź, to jest śmieszne. Mnie to nie śmieszy, zdejmij to. Zostaw to! Zdejmij to albo ja to zrobię. Nie, wal się! Proszę dać mi to zdjęcie. Bardzo zabawne. Czyli to był pomysł? Mój. Ona nie miała z tym nic wspólnego. Przed chwilą powiedziała ci wal się, a ty masz do niej jakąś lojalność? Nie zauważyłeś, że twoja dziewczyna jest nieco psychopatyczna? Dzięki, że mnie broniłeś przed nią. Wiesz co, daj mi już spokój. Wiesz? Tylko może byś się zapytał, dlaczego ja to robię. Nie zapomnij, że ona uderzyła mnie w twarz. Ona jest niebezpieczna. Nie, to ty jesteś niebezpieczna. Po 3 latach tortur i udręk, jedno lekkie uderzenie w twarz nie sprawia, że to ona jest niebezpieczna. Ty mały odklejeńcu. No ale dobrze, chłopak chyba z nią zerwał, więc poszedł porozum do głowy. Pan dyrektor słusznie zauważył, że to ona rozwieszała. Wszyscy widzą, jaką jest tak naprawdę snajkową suczą. Paulina nie robi jej nic złego. Jest normalną laską. A Matylda zachowuje się jak idiotka. Nie wierzę, że Paulina ją uderzyła, nawet jeśli... To jej się nie dziwię. Mam tej Matyldy już dość. Z nią zerwi. Jak to się w ogóle stało, że z nią jesteś? Że w sumie w szkole te bycie z kimś to często jest taki trochę jak, nie wiem, rzut rzutką do tarczy. No co się trafi, to bierzesz. Możesz mi to wyjaśnić? Skąd się wzięło to zdjęcie? I ten kostium? Wygłupy. Ktoś się do tego zmusił? Nie, to jest stare zdjęcie. Nie, to jest stare zdjęcie, proszę pana. To nie jest tak, że z tyłu widać wyraźnie, że jest to szatnia pana szkoły. To, że jest zrobione w szatni WF-u. Po trzecie, nie masz wesołej miny. Nie, naprawdę, dyrektor mi imponuje. Dyrektor tutaj mówi dokładnie to samo, co ja. Dyrektor widzi przez te wszystkie blefy i tak dalej. Bardzo ładnie. Dlaczego w innych odcinkach tak nie ma? No, proszę pana, proszę mnie o to nie pytać. Nie tylko, że jestem przezywana grubo, to jeszcze zaczną mnie wyzywać od donosicielek. Jestem pewna, że za niego znudzi mi się to zdjęcie. Jezu, jak dobrze, że ta akcja nie dzieje się teraz, bo już dawno na twojej szafce zmieniliby ci numer na 60. To jest mój strój, bo ja w nim gram w teatrzyku dla dzieci w hospicją i właśnie takie rozbawiam, a dziewczyny po prostu znalazły ten strój i zrobiły sobie jaja, to wszystko. A twoje koleżanki wiedziały, po co ci ten kostium? Nie, po prostu kazały mi się niego ubrać. To co robisz jest fantastyczne, powinnaś opowiedzieć o tym. Na lekcji klasa powinna się dowiedzieć. Nie, ja nie chcę, bo mówię panu, ja już nieraz z nimi tak miałam i uważam, że to powinno ucichnąć. Tak, to jest doskonały pomysł. Zbierz całą szkołę gdzieś tam na auli, powiedz im wszystkim, to Paulina jest klaunem, to wspaniałe. To jej pomoże. Nie no, dzieciaki są savage. Jak widzisz, ma te 3 psychopatki w klasie, które jej nie odpuszczają. Ja myślę, że jakieś powolne ocieplanie wizerunku Pauliny byłoby spoko, ale też, żeby ona wychodziła i powiedziała, no się, ja jestem klaunem w hospicjum. W momencie, w którym jej pewność się i tak już jest w dupie. Nie, to nie jest coś, co zagra. Panie dyrektorze, to nie zagra. To, co robisz, zasługuje na szacunek, a ty na przeprosiny. No ale nie uzyskasz tego siedząc jak mysz pod miotłą. Przemyśl to. No dobrze. Nie, no miło z nią rozmawiam, muszę przyznać. Jak cały czas się zastanawiam, jakie jest rozwiązanie tego, no bo faktycznie wydaje mi się, że większość uczniów bardzo by doceniło to, że jest klaunem w hospicjum. Natomiast jeśli te psychopatki by nakręciły ich inaczej, a jak wiadomo, w szkole wszyscy, którzy nie mają kwestii mówionych, to totalne NPC i po prostu robią to, jak im zagra, to mogłoby faktycznie jednak nie wypalić. Ale ja myślę, że jednak w ostatecznym rozrachunku, jeśli powiedziałaby to teraz, to i tak za 3 dni każdy by zapomniał. Wieczorem 18-latek chodzi bez celu po mieście i zastanawia się, gdzie spędzić kolejną noc. Tak robią dorośli ludzie. Każdego wieczora ja wychodzę z domu i włóczę się bez celu po mieście. Marek prawie nic dziś nie jadł. Jest bardzo głodny, ale nie ma pieniędzy, żeby kupić jedzenie. Macie może 5 zł pożyczyć mi właśnie do jedzenia? Spadaj, ćpunie. Weź mi w ogóle to na parę, jakie ćpunie wygląda, ćpunie. 2 dni jest bezdomny, już jest agresywny. Jezus Maria, ale tym bardziej nie rozumiem jego persony, skoro na lekcji jest taki potulny i ja tu nie umiem, w domu jest w ogóle kozakiem, zgrywa kozaka, że ja się wyprowadzę, będę dorosły, a na ulicy robi to? Nie rozumiem, dlaczego w tej jednej postaci jest 5 różnych? Co zostało? Na działkę nie dostajesz od nas, jaką działkę w ogóle? Zakasij mi portfel, weźcie mi dajcie coś, no głodny jestem.
Siódła w tym jedzeniu. Jezus Maria, właśnie takim ludziom nie daje się pieniędzy na jedzenie, ponieważ są chamscy i niewdzięczni. Także, moi drodzy, jeśli chcielibyście kiedyś od kogoś pożyczyć jakieś pieniądze, to nie mówcie im może, że daj mi może pieniądze, co ja zgubiłem portfel. Bo to nie zadziała, to nie zadziała. Nie no, Sebastian, Marek, podchodzisz do tego jak burak najgorszy. Weź, użyj chociaż tej swojej potulnej persony, to może wtedy ktoś się ulituje. Siema, mody. Poczęstuję się jednym kawałeczkiem, dobra? Jezus Maria, jaki Marek Hajduk jest nonszalancki. Śmieszy mnie, że on dosłownie zrobił kradzież dziecku cukierka. Częstuję się jednym kawałeczkiem, dobra? Może on pomyślał, że ten młody poszedł solo na tą pizzę, tak zrobił sobie taką wyżerkę. Nie, naprawdę, jest to bardzo low, żeby ukraść dziecku kawałek pizzy. Oj, stoj! Weź mnie, zostaw, no głodny jestem, rozumiesz co? Nie, nic do jedzenia, no weź, no zostaw, debilo, co ty robisz? Mnie to obchodzi, weź się do roboty, złodzieniu! Ten ochroniarz trochę zbyt chyba dziarski, jak na to, że pracuje w sklepie z pizzą! W ogóle dlaczego, od kiedy pizzerie mają ochroniarzy? To nie jest miejsce, w którym są ochroniarze z reguły. Chyba, że to jest nagminne tutaj, że takie marki hajduki chodzą i kradną jedzenie dzieciom. Oła! Dobra, zostaw go, mi się tu więcej nie pokazuje. No i proszę bardzo, pan ochroniarz przekroczył swoje kompetencje. Marek, mam dla ciebie biznesplan. Podaj go do sądu, wywalcz jakieś odszkodowanie albo coś w tym stylu i za to kup sobie mieszkanie. W Stanach tak by to działało. W Polsce może za te pieniądze, nie wiem, kupić sobie PlayStation. Pobity i zakrwawiony uczeń postanawia zakraść się do szkoły i tu spędzić następną noc. Chłopak źle się czuje. Coraz bardziej boli go rozbita głowa i słania się na nogach. Jezu, to poprzednia scena jeszcze miała takie oświetlenie, tak to wyglądało jak w jakiejś sali samobójców. Ambitne kino! Czego się spodziewałeś? Jak przyjdziesz do szkoły o 20, to prawdopodobnie będzie zamknięta. Ale mam protip. Wiesz, co często nie jest zamknięte o 20? Uczelnie. Jakbyś poszedł teraz na jakąś uczelnię, taki główny gmach uczelni szkoły wyższej, prawdopodobnie byłby otwarty, ponieważ jacyś biedni studenci siedzą tam do 23 nad jakimś projektem czy coś w tym stylu, więc idź po prostu na studia. Tam w tym budynku gmachu głównym czegoś i tak nikt cię nie namierzy. Marek? Marek, co ty tu robisz? Rozumiem, że pani Borkowska casualowo po prostu szła znikąd, bo za nią jest furtka. Pani Borkowska, co pani tu robi? Aha, no tak, no bo przecież wieczorami dorośli ludzie kręcą się bez celu po mieście, więc ona po prostu robi to, co każdy dorosły człowiek powinien robić. Dobrze, dobrze, nie mam już wątpliwości. Co jest? Nie uciekłem, po prostu postanowiłem sobie radzić sam. No właśnie widzę, jak sobie świetnie radzisz. Marek, to bardzo krwawi, ja muszę zadzwonić po pogotowie. O, moja głowa. Miotować mi się chce. No i było kozaczyć. Wstrząs mózgu musiał ci uświadomić, że jednak może twoja mama nie jest taką złą kobietą, bo chce, żebyś się uczył. Halo? Halo, pogotowie? Maria Borkowska przy telefonie. Ach tak, pani Borkowska. Do pani szkoły mniej więcej 4 razy w tygodniu przyjeżdża karetka. Wiemy już wszystko. Już jesteśmy w drodze. Tylko niech mi pani powie, dlaczego o godzinie 20? Ach, no tak. Wałęsała się pani w nocy bez celu po mieście i znalazła pani zakrwawionego ucznia? Nie ma problemu, proszę pani. Co ten Marek się wpakował? Ma rozwaloną głowę, rozciętą brew, to w ogóle wygląda na wstrząśnienie mózgu. Strach pomyśleć, co by się stało, gdybym nie wróciła do szkoły po te klasówki i przypadkiem go nie spotkała. Ach, wróciła do szkoły po klasówki. Ach, to taka wygodna tutaj wymówka. Nie, wąsała się bez celu po prostu. Przyznaj to. Tak robią dorośli ludzie. Halo? Dobry wieczór, pani Mario. Ale jak to się stało? Jest przytomny? Jednak się przydały te numery do wszystkich rodziców. Jednak tutaj widzę, Marek nie dał swojego numeru. A mógł, ale w tej sytuacji byłby nieco w dupie. W sumie to, co zrobiłem w liceum, było dość nieodpowiedzialne. Nie róbcie tego. Karetka przywiozła pobitego ucznia do szpitala. Jego wychowawczyni, Maria Borkowska, bardzo martwi się o ucznia i chce z nim spokojnie porozmawiać. Jakiż crossover! Moi drodzy, co to za odcinek? Nie dość, że cały czas jesteśmy poza szkołą, więc przekraczamy multiversum. To jeszcze jest to crossover ze szpitalem! To jest to, co chciałem! Jezus Maria, łezka mi cieknie. No... Marek... Powiedz, jak się czujesz? Jak się ma k***a czuć? Leży nieruchomo z rozbitą głową, cały jego plan nie wypalił. Wszystkie jego, nie, głupie bo głupie, ale wartości zostały podkopane i ogólnie, no, jego pewność siebie jest w tym momencie w rynsztoku. Tak się czuję. Marek. O, mama. Co ci się stało? Mamo, jacyś ochroniarze przed pizzerią mnie pobili. Byłem głodny i ukradłem coś do jedzenia. No ale jak byłeś głodny, to czemu po prostu nie wróciłeś do domu? Nie chciałem, po prostu myślałem, że tak będzie lepiej. Lepiej będzie ukraść od dzieciaka pizzę! Nie, ale ja mam nadzieję, że będą jakieś konsekwencje wyciągnięte wobec tych ochroniarzy, no bo to było bardzo duże nadużycie. Ochroniarze nie mają prawa cię pobić, więc mam nadzieję, że bekną za to prawnie. Strasznie się o ciebie martwiłam. Wiem, mamo.
Może byłam zbyt opiekuńcza, ale ty przesadziłeś. Proszę, mamo. No i moi drodzy, stąd wniosek taki, że żeby się czegoś nauczyć, trzeba dosłownie dostać po mordzie. To jest ta lekcja. Cieszę się, że Marek jest cały. Nawet nie chcę myśleć, co by mogło się stać, gdyby stracił przytomność w nocy pod szkołą. Stałoby się to, że po prostu jakiś dealer by go znalazł. Wkręciłby go tam w handel ayahuaską i jakoś by się kręciło, tak? Niby chciałam być dorosła, a tak naprawdę zachowałem się jak dziecko. Uciekłem z domu, nawet nie potrafiłem zadbać o pieniądze i jedzenie. W dodatku dałem sobie jeszcze rozwalić głowę. No i mama znowu miała rację. Bez materii, bez szkoły raczej w życiu nic nie osiągnę. Może w końcu pora dorosnąć. No powiem ci, złodziejaszkiem jesteś bardzo kiepskim. Jeśli przerosła cię próba kradzieży jedzenia dziecku, no to myślę, że kariera kryminalna też nie jest dla ciebie. Ta ścieżka jest zamknięta w Simsach. Nie ma opcji. 18-letniemu Markowi na szczęście nie stało się nic poważnego. Po wyjściu ze szpitala znów zamieszkał w domu. Pogodził się z mamą i jest milszy dla siostry. Teraz chce poprawić ocenę, bo wie, że od tego zależy jego przyszłość. Ja tak samo. Dobra, lecę na lekcję. Uć się. Ej, Asia, ciszka, zaczekaj jeszcze. Masz jabłuszko, które ci zajmowałem wcześniej. Dzięki, pa. Miał cały czas to jabłko przy sobie, mógł po prostu zjeść jabłko. Czyli nie był tak naprawdę głodny. Wiecie, jak to jest. Jeśli jesteś głodny, myślisz, że jesteś głodny, to żeby sprawdzić, pomyśl o tym, czy zjadłbyś teraz jabłko. Jeśli odpowiedź brzmi nie, to znaczy, że nie jesteś prawdziwie głodny. Czyli on nawet nie był głodny, on tą pizzę dla sportu, żeby zobaczyć, czy może. Okazało się, że nie może. Bardzo nie może. Następnego dnia Paulina Markiewicz podejmuje odważną decyzję. Chce pokazać uczniom swojej klasy, czym zajmuje się po lekcjach i dlaczego nosi ze sobą strój klauna. Dziewczyna boi się, że znów zostanie wyśmiana, ale wspiera ją dyrektor i jednocześnie wychowawca klasy 3B, Stanisław Chlebowski. Te zdjęcia zostały zrobione w szpitalu. Dla umysłów chorych? Nie, kancelujemy ją. Rzucaj tą babę, rzucaj tą, jak ona się nazywa, Matyldę. Trzeba być skrajnym zwierzęciem, żeby w takiej sytuacji jeszcze robić tego typu żarty. Tfu! Ta jedna laska tak wygląda. Ta laska już nie żyje. Była chora na białaczkę i zmarła w zeszłym tygodniu, mając 16 lat. Wow! Widzicie minę Matyldy? Mam nadzieję, że teraz w środku czuję się tak źle jak nigdy. Szkoda, że tam nie zostałaś. Zamknij się, okej? Okay? Dobrze, jazda z nią. Nie, naprawdę, trzeba być bardzo pyszny. Cała klasa jest w takiej kontemplacji jednak, tak? Cała klasa jest like, no w sumie to bardzo szczytny cel, to w sumie bardzo smutne, co tutaj opowiada koleżanka. Matylda nie rozumie. To jedno ziarnko piasku, które jest w jej głowie, nie wydala z tym. Robię to 2 albo czasem 3 razy w tygodniu. Dzieciaki są w naszym wieku, albo czasem nawet młodsi. Wszyscy są nieuleczalnie chorzy. Matka Teresa. I ty sama tam tak chodzisz? Te przydupaski Matyldy nawet mają couple ubranka. Ach, widać, że są tymi postaciami długoplanowymi. Paulina, nie musisz się przebierać. I tak jesteś śmieszna. Skąd? Matylda, proszę cię. Ej, no co z wami? Ja bym poszedł. Mam gitarę i mogę na niej zagrać. A można, no nie wiem, narysować coś? W zasadzie można zrobić wszystko. Ale jeśli ktoś nie czuje się na siłach, to tam z tyłu na tych zdjęciach jest numer konta fundacji i zawsze można coś wpłacić. Okej. Nigdy nie mówiłaś, że robisz takie rzeczy, to jest naprawdę super. No i teraz powinni ubrać Matyldę w strój jakiegoś małpiszona i zagrozić, że jeśli nie wpłaci wszystkich swoich oszczędności na tą fundację, to zdjęcie zostanie zlikowane. Oko za oko, Matylda. Paulina jest zadowolona. Wielu uczniów z jej klasy chce pomagać chorym dzieciom, tak jak ona. Wszyscy nagle chcą z nią rozmawiać. Ona naprawdę nie żyje? Matko, jak miała na imię? Anka. Bardzo ją lubiłam, wiesz, i... Chciałaś na weterynarię, ale nie zdążyła. Jezu, tak sobie teraz pomyślałem, w tym wieku, w którym ona jest, czyli tam chyba 15 lat, bycie wolontariuszem w hospicjum i takie zderzanie się ze śmiercią ludzi w twoim wieku, z którymi nawiązujesz relacje, zakumplowujesz się, zaprzyjaźniasz. Wow, ciężka sprawa. Naprawdę ciężka sprawa. Ona musi mieć psychikę ze stali. Mam nadzieję, że nie odchoruje tego w przyszłości. Nie, bo to jest szczytny cel, to jest super, tylko to musi naprawdę być trudne. I tym bardziej podziwiam Paulinę. Fajnie, gdyby było więcej takich ludzi jak Paulina. A ty co? Przyszedłeś na stronę grubej? Uważaj sobie. Na co mam uważać? Bo zobaczysz, jak z tobą skończę. Super, bo miałem zrobić to samo. Z nami koniec. Ale Daniel! Dobrze, jazda z Matyldą! Niech ona stanie się teraz persona non grata tej klasy. Oksana, idziesz? Nie, idź sama, ja zostaję. A ty kiedy idziesz tam znowu? Sorry za ten strój, że ci potargałyśmy. Może ja też się przybiorę? Pewnie. Ja też przepraszam, no wiesz, za tamto. No i nawet tej popleczniczki przeszły na stronę Pauliny. No, boss się zmienił. Paulina pokonała tego szefa gangu, teraz sama jest szefem gangu. Teraz pora napiętnować Matyldę. Koleżanki, które do tej pory naśmiewały się z Pauliny, teraz wspólnie z nią odwiedzają hospicjum.
pięknie i niech to zostanie teraz szkoła klaunów, gang klaunów prześladujący Matyldę. Tego potrzebujemy. No i moi drodzy, tym pozytywnym akcentem żegnam się z wami. To był dobry odcinek. Z Gary Pałas Maty kolejna, wątek Hajduka jest... Wow, bardzo trzeba się postarać, żeby w ten sposób wcisnąć 5 postaci w jedną, tak żeby każda była kretyńska. Moi drodzy, jeśli zostaliście tutaj ze mną do końca, to zostawcie oczywiście suba, lajka i komentarz o treści z Gary Pała z Maty kolejna. Widzimy się już niedługo, ciao!